Fiat Punto 1.2, wersja 8-zaworowa, praca na biegu jałowym. Ten egzemplarz jest z naszymi pakietami w silniku i skrzyni biegów. Natomiast temat dotyczy łączenia klimatyzacji i pracy z klimatyzacją. Otóż wcześniej miał dosyć istotny problem spadku obrotów, takiej nierównej pracy, takiego odratowywania się i dążenia do normalnej pracy na biegu jałowym, ale szło mu to z trudem, w szczególności właśnie po włączeniu klimatyzacji i pracy z klimatyzacją. Ja zrobię w tej chwili tak, włączę klimatyzację, włączam. Warto obserwować obrotomierz, co się dzieje, tą wskazóweczkę. Auto pracuje z klimatyzacją. Wyłączę, teraz wyłączam. Teraz ponownie włączam. No praktycznie no znikoma reakcja. Ale to wynika z tego, że silnik ma dużo wyższą sprawność, znacznie mniejsze straty, znacznie mniejsze tarcie i to jakby istotnie w każdym aspekcie, czy w ruchu obrotowym, czy w ruchu posuwisto-zwrotnym, ale także dużo mniejsze obciążenie i tarcie ze strony skrzyni biegów, co istotnie wpływa też na jego sprawność, no i to, że po prostu on sobie łatwo radzi na tym biegu jałowym i tu obciążenie ze strony klimatyzacji kompletnie mu nie przeszkadza.